Zadanie, które zrealizuję, to jak przygotować dobry i prawie tradycyjny wegetariański obiad. Kotlet schabowy z kalafiora. Pamiętajcie, piszcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie. Chodzi o to tak naprawdę, by wszystkie elementy, wszystkie te różyczki obcięte ładnie, choć delikatnie trzymały się całości i tworzyły coś w rodzaju jednego plastra. To też takiego kalafiora trzeba ładnie obciąć i wykroić mniej więcej 1,5-centymetrowy plaster. Później natomiast zabawa już jest z tym, co właśnie zostaje. I to jest rzecz do zagospodarowania i to jest coś, co chciałbym wam pokazać, bowiem moim zdaniem nie może się nic marnować. Zresztą to jest zdanie chyba też wasze. Można sobie z tego kalafiora zrobić bardzo przyjemną rzecz, rzecz, która jest wpisana jasno w te trendy, które dzisiaj obowiązują w kuchni. Wszyscy bowiem zwracamy uwagę na prozdrowotne działanie kiszonek. Otóż takiego kalafiora, w zależności od tego, jakie chcecie mieć różyczki, one mogą być mniejsze, one mogą być większe, te większe możecie przekroić na pół, bowiem te mniejsze różyczki szybciej się ukiszą niż większe. Mamy więc w zasadzie wszystko. Mamy pokrojone plastry z kalafiora, które posłużą nam do zrobienia schabowego, ale z kalafiora. I mamy te resztki, umowne resztki, które nam zostały i często zastanawiamy się, co z nimi zrobić. Otóż zasada jest banalnie prosta. Sok z kiszonej kapusty albo sok z kiszonego ogórka. I ukiszenie kalafiora, takie a la minut, moim zdaniem dużo lepsze, dające lepsze efekty, bo ten sok już ładnie pachnie, bo on ma mnóstwo aromatu, mnóstwo smaku gotowego, jest sfermentowany. Więc wystarczy doprawić tak naprawdę i o to chodzi, doprawić kalafiora i go zostawić, na ile chcecie. Takim soczkiem zalewamy całego kalafiora. Teraz tylko trzeba poczekać, aż kalafior lekko skiśnie. On po jednym dniu spędzonym w takim soku będzie troszkę przypominał nam takiego ogórka małosolnego. Mniej więcej, jakbym miał do czegoś porównać. Ale to będzie kalafior małosolny. Skupmy się jednak teraz, bo kalafior musi się troszkę pokisić na tym, jak zrobić dobrze schabowego z kalafiora. Więc najpierw trzeba go doprowadzić do stanu al dente. W tym celu polecam jedyną słuszną metodę. Albo gotowanie na parze, albo też gotowanie w minimalnej ilości wody, co do złudzenia przypomina gotowanie na parze. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby z tego kalafiora, nie żeby go nie wrzucać do dużej ilości wody, tak jak to zazwyczaj robimy, bo wtedy wypłukujemy wszystko to, co kalafior ma dobrego, wszystkie te aromaty przyjemne. To też jak spojrzycie tutaj do środka, do naczynka, tu jest minimalna ilość wody, przykrywamy i tutaj musimy doprowadzić go do stanu al dente. Tutaj musimy go doprowadzić do stanu, który pozwoli nam później już bezpiecznie go panierować i smażyć, by był ładnie przygotowany. Panierunek klasyczny, choć delikatnie przełamany. Zacznę od klasyki. Bułka tarta, jajo roztrzepane i wreszcie mąka, którą już mam wysypaną, ale nie jest to mąka pszenna, tylko jest to mąka z ciecierzycy. Mąka z ciecierzycy dlatego, że no, chciałbym tutaj zachęcić was do tego, byście sięgali po produkty, które są mało popularne, byście wzbogacali to menu, a taka mąka też powoduje, że od razu taki schabowy z kalafiora inaczej pachnie, bo ta mąka inaczej pachnie, a szczególnie inaczej pachnie, jak jest delikatnie przysmażona. I teraz kalafior. Jedna prosta zasada, pamiętajcie, on nie może się ugotować zbyt mocno, on musi być rzeczywiście al dente. To bardzo szybko można zweryfikować po tych białych częściach, które się robią, jeżeli są dobrze uparowane, szkliste, transparentne. Tutaj już jest taki szklisty, a tu jeszcze w środku widać, że kawałeczek tego surowego, bardzo białego. Więc jeszcze troszeczkę po uparowaniu kalafiora, po ugotowaniu w tej minimalnej ilości wody, wyjmujemy go, studzimy i będziemy panierować. I wtedy okaże się, czy jest ładny, jak prawdziwy schabowy. Choć cóż znaczy prawdziwy schabowy? A to jest, wydaje mi się, temat na osobny odcinek. Zresztą napiszcie, bo może warto poświęcić odcinek jednemu z najbardziej popularnych dań. I nawet nie wiem, czy nie najbardziej lubianych. No bo kto nie lubi schabowego? Tego klasycznego. Ustosunkuję się do tego i pokażę wam, jak zrobić prawdziwego, dobrego, zgodnego ze sztuką. Bo zrobić dobrego schabowego to sztuka. Wegetariańskiego także, ale to już macie dziś. Kalafior wyjęty. Do wody wrzucamy ziemniaki. Młode ziemniaki w całości, ładnie oczyszczone, ładnie wyszorowane. I robimy dokładnie to samo, co z kalafiorem, czyli parujemy. Pamiętajcie, parowanie to jeden z najlepszych sposobów, żeby warzywa smakowały jak warzywa. To samo zrobiliśmy z kalafiorem, ale teraz trzeba go mimo wszystko doprawić odrobiną pieprzu i soli. Z jednej i z drugiej strony. Jeżeli wyłowicie kalafiora i on będzie leżał na talerzu, to pamiętajcie, żeby też go troszkę osuszyć, bo ta zbyt duża ilość wody spowoduje, że bardzo kiepsko będzie się panierował. No i teraz zaczynamy już zupełnie klasycznie
trzymając się zasady mąka, jajko, bułka i od razu stawiamy patelnię, bowiem opanierowany kalafior po tym panierowaniu musi natychmiast trafić na patelnię. Nie wolno tego trzymać na zewnątrz, bowiem cały paniurek Wam spadnie. Trzymajcie się tej zasady i powinno być dobrze. Opanierowany kalafior, teraz olej na patelnię. I to też sugeruje, trzymajmy się zasady, że nieco więcej oleju niż zwykle, ale to jest zasada obowiązująca również przy smażeniu tradycyjnych schabowych. Chodzi o to, żeby ten panierunek ładnie się również usmażył nie tylko od spodu, ale także zapiekł cząstki kalafiora na boku. Jeszcze jedna uwaga. Pamiętajcie, że możecie zrobić wersję totalnie wegańską tego żedania, bo można zastąpić jajo napojem sojowym, można zastąpić jajo mieszaniną wody i skrobi ziemniaczanej albo kukurydzianej i wtedy nie musicie tego jaja używać. Spróbujcie, bo naprawdę warto. Natomiast, jeżeli szukalibyście inspiracji, cała playlista wegetariańskich przepisów, kliknijcie, sprawdźcie i posmakujcie, bo moim zdaniem warto. Ziemniaczki się parują, olej nagrzany, przerzucamy kalafiora. Cyk i na patelenkę. I właśnie dlatego musieliśmy uparować kalafiora, bo zobaczcie, zwróćcie uwagę, że proces smażenia jest bardzo krótki. Ten kalafior nie miałby szans dojść tutaj na patelni. Jest znacznie lepszy, jeśli chodzi o te walory smakowe, taki uparowany. Surowy puszczałby dużo wody, co też źle wpływa na panierunek. Skoro pełnowartościowy obiad, a o taki najczęściej pytacie, o taki prosicie, to taki też przygotuję. Sałatka będzie banalnie prosta, bo też wydaje mi się, że ukiszony kalafior, nawet taki jednodniowy, jest na tyle interesujący i na tyle mocny w smaku, że on tutaj nie potrzebuje dodatkowych przypraw. Więc wydaje mi się, że kilka elementów, które sprawią, że danie będzie kolorowe, żywsze i ładnie pachnące. Pomidorki koktajlowe, cebulka dymka, pokrojona również w ładne kawałeczki, najlepiej krążki, nieco grubsze. Pomidorki do miski. Cebulka także, najlepiej rozdzielona, by ładnie wyglądała. Jeden z tych elementów, który uwielbiam, by danie, niezależnie od tego, z czego robicie, gdzie robicie i jak robicie, zawsze ma cieszyć oko, zawsze ma być ładne. Adasiu, sugeruję, żebym dał troszkę szczypioru? Damy. Ładny szczypiorek od dymki, więc nieco grubsze kawałeczki tego szczypioru trafią do środka, ale dopiero wtedy, kiedy sałateczka będzie doprawiona. Ohoho! Chrupiący z zewnątrz. Chrupiący, ale bardzo delikatnie w środku. O tak. Ten króciutko marynowany, chrupiący kalafior. Troszkę oleju, jak zawsze. Tak jak to robiła mama, tak jak to robiła babcia. I szczypior. Voilà. Sól? No nie. Słony jest sok. Ale pieprz? No tak, bo nie było. Gotowi na przyjemny obiadek? To też ten obiadek chciałbym Wam zaserwować. Mam nadzieję tylko, że ziemniaczki doszły. To jeszcze chwila. Po wstępnym przegryzieniu się sałatki trzeba jeszcze ją delikatnie doprawić odrobiną cukru, co Wam polecam, i octu. Jeden z najstarszych polskich nawyków tak naprawdę doprawiania dobrych sałatek. O tak, teraz to zaczyna pięknie pachnieć. Zasada podania jest absolutnie prosta, choć wydaje mi się, że jak zrobicie raz, to sami znajdziecie właściwy dla siebie sposób. Ta sałatka wygląda dobrze, więc niech będzie elementem dekoracji talerza. Ziemniaczki, które banalnie wyjmę, ale wyjmę, bo też pewnie zorientowaliście się, że nie ma tutaj soli. Soli, która bardzo często dodawana jest do gotowania warzyw. W przypadku gotowania w małej ilości wody nie róbcie tego, ponieważ ta woda paruje, sól zostaje. Chyba że chcielibyśmy, by te ziemniaczki były otoczone solą, ale to wtedy była już bardziej wersja ziemniaczków po kanaryjsku, a nie po polsku. Można te ziemniaczki posolić po prostu na talerzu, albo co polecam, ograniczając ilość soli, zostawić takie, jakie są. Przełamuję na pół, cyk. Jedna z tych opcji dzisiaj wegetariańskich. Ale jeżeli szukacie ortodoksyjnej wersji, wegańskiej, którą bardzo szanuję, tak samo jak szanuję autorkę tego przepisu, który jest obok mnie. Kinga przygotowała znakomite kotleciki z tofu. Wegańskie totalnie. Więc jej przepis albo ten, który ja zrobiłem. Spróbujcie i przekonajcie się, czy warto. No bo nikt Wam nie może tyle dać, co ja obiecać. A obiecuję, że jest pysznie.